Coraz częściej w suwalskim szpitalu pojawiają się chętni do pracy medycy, którzy trafili do Polski spoza terenu Unii Europejskiej. Droga do wykonywania zawodu medycznego nie jest usłana różami, ale to nie odstrasza chętnych. Mimo czasu potrzebnego do nostryfikacji dyplomów i konieczności dostatecznego poznania języka polskiego, specjaliści podejmują ten trud i zasilają szeregi suwalskich medyków. Dyrektor szpitala również jest z ich zainteresowany. Zadowolony. Już od dłuższego czasu deklarujemy chęć współpracy z kadrą medyczną spoza Unii i ten kierunek rekrutacji, który przyjęliśmy, no, przynosi efekty. Mówimy tutaj już o kilkudziesięciu lekarzach zatrudnianych lub w trakcie zatrudnienia, procedury zatrudnienia. W tej chwili 15 nowych lekarzy czeka na uzyskanie potwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Już są to lekarze po decyzjach ministerstwa wydających decyzje uprawniające do pracy, czekają na decyzje izb lekarskich. Znajdują tu zatrudnienie, a szpital zyskuje lekarzy, którzy nierzadko są specjalistami w takich dziedzinach medycyny, które na lokalnym rynku są poszukiwane. Dyrektor Szałanda nie ukrywa, że tak pozyskani medycy pozwalają na uzupełnienie brakujących kadr. Praktycznie no, łatamy te dziury, które mamy na naszych oddziałach, czy w ramach naszej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poczynając od onkologów, pediatrów, gastrologów. Także tutaj mówimy o pełnej skali potrzeb naszego szpitala i tutaj staramy się uzupełniać to. Pracy w tutejszym szpitalu szuka także tak zwany średni personel medyczny. W tym przypadku wcale nie jest łatwiej ze spełnieniem warunków stawianych przez polskie ustawodawstwo. To nie jest taka duża skala. Głównie tutaj mówimy o personelu pielęgniarskim i tutaj jest kierunek z Ukrainy. No tutaj barierą staje się język, zarówno tutaj jeżeli chodzi o lekarzy, jak również o personel ten średni. A to jest podstawa, prawda, nawiązania współpracy i podpisania umowy. Znajomość języka, zwłaszcza z języka medycznego, jest tutaj niezbędna. Niezbędna jest również do nostryfikacji dyplomu. Również tego pielęgniarskiego, ale jak podkreśla Adam Szałanda, na wykwalifikowany personel warto jest poczekać. Owszem, mamy taki przypadek, jedna z pielęgniarek o wysokich kwalifikacjach po decyzji ministerstwa, a jeszcze przed uzyskaniem decyzji pielęgniarskich zgłosiła się do nas i pracuje u nas w ramach wolontariatu, bo chce podnosić swoje umiejętności w ramach naszego szpitala. Pracuje więc jako wolontariuszka i pogłębia między innymi znajomość języka, poznaje też specyfikę pracy w polskim szpitalu. Wcześniej do placówki trafiali medycy, którzy egzamin językowy warunkujący nostryfikację dyplomu mieli już za sobą. Teraz, po zmianach wynikających z wojny toczącej się na Ukrainie, procedury dla obywateli tego państwa zostały uproszczone, ale i tak w medycynie na ryzyko wynikające z niedostatecznej znajomości języka miejsca nie ma. Żadne przepisy tego nie zmienią, bo medyk musi przecież rozmawiać z pacjentem czy współpracownikami.